Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Matisa. W dzisiejszym filmie przedstawię wam 5 najlepszych map treningowych w CS2. Ich pula znacznie różni się w porównaniu z poprzednią odsłoną gry. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu macie do wygrania skina o wartości 20 zł. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, zasubskrybujcie ten kanał z dzwonem, zostawcie lajka i komentarz. Wyniki już w następnym odcinku, a w tym momencie wyświetla wam się zwycięzca z poprzedniego giveawaya. Koniecznie zgłoś się do mnie na Discordzie w celu odebrania nagrody. A my możemy zaczynać. Pierwszą mapą jest klasyk, czyli Aimbot's Training CS2, dzięki któremu będziecie mogli poprawić swoją celność. Niestety wersja dla nowej odsłony gry jest uboższa niż poprzednia. Mimo wszystko możemy tu wybrać dowolną broń, ustawić bariery po każdej ze stron, a także dostosować własny cel treningowy w postaci liczby zrobionych killi. Strzelanie nie jest jedyną istotną umiejętnością, którą powinniśmy opanować w CS-ie. Przedstawiam wam Training Mirage Guide, mający na celu nauczyć was zrzucania granatów na najpopularniejszej mapie w grze. W menu mamy do wyboru smoki i mołotowy. Dla każdego z nich możliwy jest wybór guida, czyli samouczka przedstawiającego, w jaki sposób rzucić dany granat. Możemy również wejść w practice, będący z przestrzenią do praktycznego ćwiczenia wcześniej zapamiętanych line-upów. Jest wiele innych opcji, więc serdecznie zachęcam do sprawdzenia tego treningu. Przejdźmy do mapy Fast Warm-up Bot Training, która, jak sama nazwa mówi, stanowi idealną rozgrzewkę. Wszystko dlatego, że ćwiczymy na niej sytuacje meczowe. Przeciwnicy stoją w oknie, za skrzynkami, podchodzą na blisko. Spędzenie tutaj kilku minut dziennie z pewnością poprawi waszą umiejętność podejmowania decyzji podczas meczu oraz refleks. Przedostatnią mapą w dzisiejszym filmie jest Fast Aim Reflex Training CS2. Niewykluczone, że kojarzycie ją z poprzedniej odsłony gry. Całość polega na szybkim reagowaniu i obracaniu się wokół siebie w celu zabicia botów biegnących w naszym kierunku. Proces ćwiczenia jest bardzo dynamiczny, ponieważ NPC-ty nie odpuszczają i bezustannie zachodzą nas z każdej strony. Last but not least, idealny zamiennik zaprezentowanego w pierwszym punkcie aimbotsa, czyli GG Predict Training Hub. Możecie tutaj ustawić poruszanie się waszych rywali, liczbę killi, włączyć tryb zaliczający tylko trafienia w głowę, czy też wybrać dowolną broń. Możliwości jest wiele, a dodatkową motywacją powinna być Hall of Fame, czyli tabela przedstawiająca graczy z najlepszymi wynikami. Warto wspomnieć o tym, że boty po zabiciu natychmiastowo znikają, dzięki czemu nie jesteśmy rozpraszani zbędną animacją i możemy skupić się na zdobywaniu kolejnych zabójstw. To by było na tyle w tym filmie. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o konkursie oraz o stronie SkinKantor, gdzie możecie sprzedać wasze skiny z Counter-Strike'a za prawdziwe pieniądze. Ja się z wami żegnam, do następnego, na razie i cześć!